Kolejne wybory prezydenta naszego kraju przechodzą do historii. Ale w pierwszej kolejności chciałem podziękować wszystkim bytomiankom i bytomianom za tak liczny w nich udział. Serdecznie Wam tego gratuluję. Gratuluję również zwycięzcy wyborów, panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ale gratuluję również bardzo dobrego wyniku Rafałowi Trzaskowskiemu, który wygrał również w Bytomiu. Tak jak powiedziałem, to już historia. Mimo tych wszystkich różnic i dziwnych sytuacji, zadbajmy o to, abyśmy nadal byli dobrymi sąsiadami. Hasło "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje" jest nadal aktualne.